Witaj na kanale Rowday. Kolejna lekcja, kolejny bit i teraz robimy znowu kolejny bit reggae. Jednakże on jest troszeczkę trudniejszy, ponieważ my tutaj gramy w ten sposób. Uwaga. No niech będzie, że zagram. No niech będzie, że zagram. Tak, dlaczego trudniejsze? Ponieważ we wcześniejszym bicie regowym pokazywałem coś takiego, że uderzamy na i, raz i, dwa i, trzy i, cztery 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 i, ale akcentowaliśmy na i przy równoczesnym uderzaniu w struny. Raz i, dwa i, trzy i, cztery i, raz i, dwa i, trzy i, cztery i, raz i, dwa i, trzy i, cztery i. Tym teraz, co bicie pokazuje, to jest to, że po prostu my jakby uderzamy dokładnie na ten i, czyli raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery, i, raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery, i, raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery, i, raz, i, trzy, i, cztery, i, raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery, i, raz, i, dwa, i, trzy, i, cztery, i, raz, i, dwa, i, cztery, i, raz, i, dwa. Bardzo fajnie do tego brzmią do reggae, brzmią akordy z poprzeczku bara, to jest najlepszy materiał do grania. No, ale właśnie to sobie musisz wytworzyć ten rytm. Stąd za każdym razem powtarzam, przy każdym filmiku odnośnie bicia, że bardzo ważne jest, żeby równo uderzać na gitarze. Bardzo ważne jest, żeby uderzać równo na gitarze. Głównie, szczególnie chodzi mi o prawą rękę, raz i dwa i trzy i cztery. Prawa ręka. Musi uderzać bardzo równo, gdyż jeżeli tego nie mamy obcykanego, to dupa, a nie gra, nie będzie równo, równo, równo. Uderzaj reggae, równo, równo, łaj, łaj, łaj. Jeżeli nie będziesz równo uderzać, to dupa będzie z tego. Jeżeli nie będziesz równo uderzać, to dupa będzie z tego. Gdyż naprawdę od tego zależy to, czy fajnie to brzmi. I kuźwa się pomylił, ale myślę, że to wszystko jest jasne. Ręka prawa jest naprawdę najważniejszym elementem w tej układance. Oczywiście znajomość akordów jest druga rzecz, żeby znać te wszystkie akordy, więc to można powiedzieć, kuźwa, tu łapą mam grać, tu mam pamiętać akordy, jeszcze jak je łapać, a jeszcze je tłumić teraz. No ale niestety, gra na gitarze to nie je bajka, że tak powiem. Gra na gitarze to nie je bajka. Wo, wo, wo. Gra na gitarze to nie gówna. Dobra, bo to strasznie cuduje i ja gram reggae, ja uwielbiam reggae, więc po prostu dostaję szajby. Naucz się tego ładnie grać. Dzięki za uwagę. Komentarze wpisujcie pod spód. Subskrypcję kanału też oczywiście zróbcie i dzięki papatki.